kolei? Ile osób na widowni, drodzy panowie? Masa. Tak? Masa widzów, ale wszyscy cała masa. Raz, dwa. Podstępa. Ale z jaką energią? A wy macie siłę, żeby to zacząć w ogóle? Po tym napisaniu tej książki? Mamy, mamy. Ja tylko powiedzcie, że ja spróbuję udostępnić te relacje na profilu Tatarą na siłę. Przed chwilą mówili, że wykasujesz Facebooka. Właśnie. To jest niespójna historia. Jak już wyprzedamy nakład, to wtedy. To wtedy, okej. Okay. Ale trzymamy cię za słowo. Tata nie ma siły. Tak, tak zaczyna się to spotkanie. Gdyby nie ta książka, nie byłoby tego spotkania. Gdyby nie panowie Błażej Staryszak. I Krzysztof Wiśniewski. Dobry wieczór. Tego spotkania by nie było. Ja Katarzyna Stopaczek nie mogłabym go poprowadzić. A zacznijmy może tak. Dzieci są męczące. Musimy wyprawdać w tak? Dzieci są męczące? Są. Możliwe? Bywają. Drogie w utrzymaniu? Prawda. Wspaniałe. Prawda. Pomysłowe. Na pewno. Chorowite. Mhm. Różnie, ale myślę, że generalnie tak. Słodkie. A to pewnego momentu. Marudne. Bywają. Wdzięczne. Tak. Kompletnie nieprzewidywalne. Zgadza się. Niesamowite. Też, prawda. Tak. Powolne. Jednak mówimy do mikrofonu. Tak? Dziękuję. Aha, dziękujemy bardzo, tak. To co, jeszcze raz zaczynamy? Nie, nie myślę, że... Tak? Dzień dobry, można powiedzieć jeszcze. Dobry wieczór Państwu. Witamy bardzo serdecznie raz jeszcze. To kontynuujemy, tak? Jest taka decyzja? Jest. Publiczność powiedziała, że tak. Dzieci są niedoświadczone. To prawda. Mądre jak na swój wiek. Tak. Strasznie gapowate. Też. Mhm. Dzieci są bardzo ważne. Tak zaczyna się wasza książka i myślę, że stary doktor, cudowny Janusz Korczak, po pierwsze bywa przybił piątkę, a po drugie w końcu by się zaczął śmiać, bo kiedy tę książkę, proszę Państwa, bierzemy do ręki, kiedy ją czytamy, to dzieje się z nami coś takiego, jakbyśmy byli masowani, bo masuje nas śmiech, masuje nas relaks. A jeszcze przed pandemią moi znajomi powiedzieli tak, słuchaj, my po tygodniowej halówce w korporacji musimy iść pod prysznic. Mówię, raz w tygodniu? No raz, bo dla nas takim prysznicem jest klancyk. I klancyk to jest hasło dzisiejszego wieczoru, bo gdyby nie klancyk, to pewnie nie byłoby tej zażyłości. Gdyby nie ta zażyłość, nie byłoby tej książki. W którym momencie, panowie, uświadomiliście sobie, że rety, ja naprawdę jestem ojcem? U mnie to było dokładnie w momencie, kiedy położna pokazała mi mojego starszego syna i zobaczyła mój wyraz twarzy i powiedziała: proszę mu policzyć palce, czy się wszystko zgadza, bo żeby nawiązać ze mną jakikolwiek kontakt, bo ja byłem po prostu tak w tej chwili właśnie tą myślą obezwładniony, że zostałem ojcem, że nie wiedziałem do końca, co się dzieje, więc musiałem jej przywołać do rzeczywistości. Taka klasyka. Było 10 palców i tu, to nadal prawda. Jest. Tak, to też prawda. To jest pierwszy sukces mojego ojcostwa, moim zdaniem. Ale wiesz, dlaczego pytam, bo w waszej książce piszecie tak. No, usypiamy to dziecko, usypiamy, ono nie chce spać i potem rano ciężko wstać. I kiedy nas budzi, to mamy kilka wyjść. Jedno z nich niech nam przygotuje śniadanie. Ale przecież wtedy i tak nie będziemy spali, bo być może właśnie ucina sobie środkowy palec. Przygotowując śniadanie, dlatego pytam, czy ty nadal. W tej książce chyba często jest tak, że my pokazujemy alternatywne rozwiązania, z których każdy jest w jakimś sensie zły. Albo nie rozwiązuje problemu przynajmniej. I tylko generuje nowe. I oczywiście był taki czas, kiedy to poranne stawanie było męczące, ale z wszystkiego dzieci wyrastają. I na przykład moja córka nie wyrosła jeszcze z wczesnego obudzenia się, ale wyrosła z obudzenia nas. Więc to już jest jakiś sukces. A kim dla was są wasze dzieci? Takimi elementami, które są właśnie ten napis, ten tekst, od którego zaczyna się książka, to jest właśnie takie chyba to właśnie, co próbowaliśmy jakoś na to pytanie odpowiedzieć, w sensie, czym są nasze dzieci. One są dla nas bardzo wieloma rzeczami naraz i wzbudzają niesamowite uczucia i emocje i ciągną ze sobą bardzo dużo problemów i bezsennych nocy, które też są z nimi związane, czyli są taką, to chyba jest miłość właśnie, w sensie, to jest tak gdzieś
ona polega. A ten moment, kiedy ty, bo jeszcze nie odpowiedziałeś, ten moment, kiedy ty zdałeś sobie sprawę, to wcale nie jest oczywisty moment. Kurczę, przecież ja jestem ojcem. Czy to jest już nieodwracalna sprawa? Tak, no to jest taki banalny, trochę filmowy moment, ale rzeczywiście to, to pierwsze USG, na którym się słyszy bicie serca. I jeszcze byliśmy w takim gabinecie, w którym on jest tak jakoś nagłośniony, wydaje się w systemie niemal surround. I słychać to bicie i wtedy dochodzi z całą taką świadomością to, że to jest nowy człowiek. Wy tutaj poddajecie ojców różnym testom. Te testy są z pozoru i naprawdę bardzo śmieszne, ale z pozoru nie mają głębi, a głębi mają. Dlatego, że te najprostsze pytania, najprostsze testy bardzo często weryfikują pewne kwestie w nas. Czy wy z autopsji jakoś to podpisaliście, na sobie testowaliście najpierw? My w ogóle jesteśmy, wszystko co jest w tej książce nie jest poparte żadną wiedzą merytoryczną. Jakby to jest tylko nasze własne wewnętrzne badania i przekonania. Nie? Piszemy tam w pewnym momencie, że my się zajmujemy ojcostwem hobbystycznie. Mimo, że jest to bardzo zaangażowane ojcostwo, to jednak próby i błędy. Więc tak robimy to, większość z tych rzeczy jakoś tam pochodzi z naszego doświadczenia. Akurat typy ojców chyba były zaplanowanym żartem. To nie jest tak, że z siebie wyciągnęliśmy. Myślę, że jest jakaś warstwa, która rzeczywiście pochodzi z naszego własnego doświadczenia i na przykład nie wiem, bilans świąt, myślę, że jest taką zostawiamy dla Państwa, dla czytelników takie miejsce, gdzie można ocenić swoje święta i różne rzeczy, które przykre się przez święta zwykle wydarzają, można ocenić i zanotować, czy one się odbyły rzeczywiście, czy też nie. Natomiast te typy ojcostwa, którymi zaczynamy tę książkę, właściwie testem, jakim typem ojca jesteś, to jest już czysta kreacja, szczerze mówiąc, wymyśliliśmy sobie te typy, bo przede wszystkim chyba warto o tym powiedzieć, to jest książka komediowa, my jesteśmy komikami na co dzień i zależało nam na tym, żeby ona była po prostu śmieszna. No to w takim razie, jakim typem ojca jesteś? Wydaje mi się, że ja łączę w sobie bardzo, znaczy kilka różnych tych sfer. Na pewno nie jestem ojcem outdoorowym niestety, co się bardzo wiele razy pokazuje. Jakbyśmy z moimi synami znaleźli się podczas spaceru w lesie, to myślę, że nie potrafiłbym odpowiedzieć na pytanie, jakie drzewo oglądamy. Bo na temat robaków byłbym w stanie powiedzieć dokładnie tyle samo, co oni. Patrz, zobacz, ten ma nóżki. I to tak, to mogę powiedzieć. Może ci wystarczyć. Tak, no szczególnie, że oni zadają bardzo dużo pytań, a ja akurat jeśli chodzi o naturę, to nie jestem w stanie odpowiedzieć na praktycznie żadne. Czekam na aplikację, która mi pomoże, w sensie będę w stanie skierować telefon na robaka i ta aplikacja mi powie, co to jest za robak, żeby odpowiedzieć na pytanie. Może ja ty bardziej tradycjonalista, czy outdoorowy? Ja też nie aż tak outdoorowy, jakbym chciał, bo ja przynajmniej mam pewne takie ambicje, żeby trochę nie być, ale nie mam żadnych. Te typy, które napisaliśmy, w sumie nie chciałbym pasować do żadnego z nich, bo one wszystkie są karykaturalne i żaden z nich nie spełniałby się pewnie jako ojciec w takim sensie, w jakim my chcielibyśmy. Ja myślę, że jestem trochę surowym ojcem, ale jestem surowym, ale sprawiedliwym. Co jeszcze? Może ktoś powiedział, jakim ja jestem ojcem, bo ty pewnie lepiej wiesz niż ja, bo to łatwiej to ocenić z zewnątrz. Jakim jesteś ojcem? Ja przede wszystkim jesteś ojcem, który jakby takim właśnie zaangażowanym, który ma bardzo dużą wyobraźnię i to jest ojciec, który chce uczestniczyć w rzeczach, w tych atrakcjach, które wymyśla swojej córki, również dlatego, że sprawiają mu przyjemność. To jest tak, że jak przyszliśmy kiedyś z Błażejem do parku linowego, to ja to traktowałem jako rozrywkę dla naszych dzieci, natomiast Błażej od razu założył uprząż i wszedł na tą najwyższą trasę, więc jak gdyby myślę, że szukasz też, na trampolinie też właśnie to była taka historia. Ja myślę, że to jest tak dużo teraz takich atrakcji, których my nie mieliśmy, nie zaznaliśmy jako dzieci, że często dziecko jest pretekstem do tego, żeby pójść do parku linowego. Tak, bo to jest jakby nowość zupełna. Jakby ja nie wiedziałem o tym, że można było chodzić po drzewach. Kiedyś z kolegami próbowaliśmy zrobić, o czym nie wiedzieli moi rodzice, domek na drzewie na polu. Nie udało nam się nigdy tego zrobić, a tutaj ktoś to za nas zrobił, że to połączył linami. Czyli jeszcze dał ci kask, więc jest to dużo bezpieczniejsze, niż co robić. A mieliście tak, że zapamiętaliście się w zabawie, zabawkami waszych dzieci i dopiero odsunęliście się, jak ktoś to zauważył?
ja dyskutuję z moim synem na temat superbohaterów. Mamy bardzo często odmienne zdania. Ja wiem więcej, bo po prostu więcej wiem na temat superbohaterów niż on, ale to mu nie przeszkadza wspierać się ze mną. Bo ja, kiedy moja córka była młodsza, to miałem, przypominam sobie takie momenty takiej olbrzymiej złości wewnątrz, kiedy ona zburzyła mi coś, co ja zbudowałem z klocków. Rzeczywiście zapamiętywałem się w tym budowaniu z takich drewnianych klocków, które jeszcze miały odpowiednie kolory, no jak budowałem jakieś takie dosyć wyrafinowane konstrukcje. No i ona chyba albo przez zazdrość, nie wiem, albo po prostu z przekory rozwalała to i nie potrafiła zrozumieć, że ja nie jestem zadowolony. Ale są takie zabawy, których nie da się z małymi dziećmi jakoś zatracić. Na przykład jedną z nich jest chowanego, gdzie jak się bawisz z 3-4-letnim chowanego, to jest najgorsza zabawa. W sensie ono ci mówi, gdzie masz się... Tak, gdzie się trzeba ukryć, że nie można jeszcze szukać. Znaczy moje dzieci bywają na mnie złe, dlatego że za szybko je znalazłem, albo za długo ich szukałem. Więc trzeba w idealny moment się wpasować. Albo mówią ci, gdzie masz ty się schować, albo jak są ukryte, to mówią, jestem tutaj. Wiecie co, to jest fantastyczne, bo z tej książki wynika, z tych kontekstów i z tych szczegółów, jakie znajdziemy w książce, to, że wy bardzo uważnie potraficie te swoje dzieci obserwować. I macie taką ogromną empatię wobec nich, bo te tytuły są świetne, na przykład lato. Wiecie, po czym można poznać lato? Że człowiek ma problem, ponieważ jak wyciera nos, to musi dać sobie radę z krótkim rękawkiem. Dzieci rzeczywiście tak robią. Tak, to była obserwacja z mojego starszego syna, który próbował to zrobić, tak, to prawda. I tak sobie pomyślałam, ponieważ jesteście komikami, ponieważ ta książka jest kompendium waszych doświadczeń, takich bardzo subiektywnych, bo psycholog za wami nie stoi chyba, nie? Pedagog za wami nie stoi, sami za sobą stoicie, was, wasze ryzyko mediowe i wasza miłość do dzieci. To pomyślałam sobie o czymś bardzo ryzykownym, ale też słyszałam, że jesteście odważni. Gdybyście mogli podać jakiś numer strony z waszej książki, którą doskonale znacie, ja przeczytam ten fragmencik, który wybierzecie. A wy na bazie tego fragmentu pokażecie nam scenkę rozwojową, zainspirowaną? Świetny pomysł. Możemy spróbować, nie gwarantujemy, że ktoś będzie chciał potem oglądać jakiekolwiek improwizowane sceny, więc zobaczymy. Wszystkich improwizatorów w Polsce. Przepraszam, góry przepraszam. No taką próbę spróbujemy, zobaczymy jak to będzie. Potem mamy inny zestaw pytań, więc możemy wyjść na prostą, jakby co. Okej. A plus jest taki, że mamy możliwość przeprowadzenia tego na stojąco. Panowie mogą czuć się swobodnie, mogą robić tutaj, co sobie tylko życzą, dlatego że mamy szeroki ekran i działamy. Numer, stronę? 114. 114, ulubiony numer? Nie mam pojęcia, co jest na tej stronie. Nie? Dobra, 114, akurat tak. Ale widzowie się rzeczywiście ożywili w tym momencie, czy to jest... Tak, dwie osoby prawie zemdlały. Na pewno znacie formułkę, nieważne, czy chłopiec, czy dziewczynka. Ważne, żeby było zdrowe. To oczywiście prawda. Należy się jednak drobne zastrzeżenie. W XXI wieku zdrowe oznacza dziecko, które pozostaje pod opieką raptem kilku specjalistów. Ortodonty, logopedy, terapeuty integracji sensorycznej i alergologa. I wszystko wydaje się w porządku do czasu, gdy odkrywasz, że chociaż kochasz swoje dziecko, to ma ono jedną wadę. Wadę wzroku. No to ekipko pieniądze dam. Możecie wstać. Ja się troszeczkę osunę. Ale ci się swobodnie czuję oczywiście. Nie, może jednak zrobimy to dalej, tak, ale zrobimy to. Aha. Będzie można wstać w trakcie po prostu. Dobra, to wstać. Coś mi chciałeś powiedzieć na to. Ja wiem, że jestem po prostu najdoskonalszą istotą dla ciebie, ale masz jakąś uwagę do mnie. Co się stało? No powiedz mi, ja poprawię to wszystko, co mogę. No wiesz, to są rzeczy, kochany synku, których choćbyś chciał, choćbyś jak nie wiem, jak się stało. Ale ja chcę, ja to zmienię. Ja wiem. Jestem bardzo z ciebie dumny, bo tak wyszedłeś po prostu z nauczyłeś się tego wszystkiego, o co cię prosiłem. Ja już czytam. Czytasz tak, tak. Świetnie. Nie znam drugiego czterolatka, który by tak świetnie czytał. Po łacinie. Ale z drugiej strony, nie wiem, czy zauważyłeś, że tak ten tekst tak ci jakby
chyba umyka, no bo jakby nie czytasz tak dokładnie... A czy pomyliłem się w pamiętnikach Cezara? Ja przepraszam, to było to Gallia Estonis Divisa, ja to przepraszam, ja sobie przypomnę to wszystko. Tak, no. Mogę jeszcze raz spojrzeć na to? Zobaczymy. Spojrzę na to. No właśnie. A bliżej? A troszkę bliżej? To mi się zlewa z takie rysunki wtedy. Posłuchaj. Jesteś idealny taki, jaki jesteś. Dziękuję. To tylko chciałem usłyszeć od mojego ojca. Moje... Tak naprawdę jestem już gotowy na dorosłość w tym momencie. Ale będziesz musiał być ciekawy. Po co? Żeby lepiej wyglądać? Żeby... Ja też się uchwalę w dzieciństwie i to będzie trudne, to będzie przykre, to się będzie wiązało z wykluczeniem, z przemocą często też. To dlaczego mi to robisz? Dostałeś receptę. Dostałeś receptę na okulary. Ale przecież wszyscy czytają. Wszyscy czy... Minus dwa w jednym oku, minus dwa i pół w drugim oku. Co to znaczy? Nie wiem. Ale nie wiem, po mnie tego nie masz, tak? Spytaj matki. A propos matki, wy w tej książce walczycie, no brawa właśnie, gdyby była publiczność, to teraz by wygrała. Bardzo proszę. Bardzo mi się to podobało, że walczycie ze stereotypami tutaj i jest taka pewna świetna tabelka. Nie wiem, czy pamiętacie, na której stronie, pewnie nie pamiętacie. Ja gdzieś to miałam nawet zapisane, że punktujecie matkę i ojca i pokazujecie, jak społecznie to wygląda. I to jest niezwykle interesujące. Pamiętacie, o co mi chodzi? Ponieważ książka ma strukturę roku, to pewnie jesteś koło dnia kobiet, nie? Tak, dokładnie tak. To tak powinno być, bo ona oryginalnie powstała na Dzień Kobiet, jako jeszcze wrzutka, potem do wersji książkowej ją poszerzyliśmy. Ja chyba już nawet mam. Dokładnie tak. Na przykład chodzi o ojca i chodzi o matkę. I piszecie tak, jest przy porodzie kobieta, 0 punktów, mężczyzna plus 50, z adnotacją, co za nieocenione wsparcie. Może za niezbędne, absolutnie. Przyprowadza dziecko do pracy. Pamiętacie, kobieta minus 10, chyba nie ogarnia rzeczywistości. Mężczyzna plus 10, jaki zaangażowany tatuś. Przekrzywiona czapka na spacerze. Jak to było? Matka też obrywa, nie? Kobieta minus 5. Niech ktoś zadzwoni po opiekę społeczną. Mężczyzna plus 5. I nawet o czapeczce pamiętaj. Co panowie robicie, aby wasze kobiety, mamy waszych dzieci, czuły się przy was znakomicie w roli mamy? Myślę, że... Po pierwsze, czy one się czują znakomicie, to jest zawsze pytanie do nich, bo my nie chcemy też, my oczywiście się staramy, mamy jak najlepsze intencje, ale też nie chcemy mówić, że jesteśmy dla nich tak fantastycznymi partnerami, jak nam się wydaje, że jesteśmy, bo to one muszą ocenić. Natomiast wydaje nam się, że przede wszystkim zrywamy z językiem, który mówi, pomagamy przy dziecku. Komu pomagać? To jest nasze dziecko. Pomagamy w domu. Komu pomagamy? I my od początku, tak też zresztą było chyba przed pojawieniem się dzieci w naszych związkach, bo mieliśmy takie szczęście, że trafiliśmy na wspaniałe kobiety, które takie związki z nami chciały zbudować. I my na co dzień widzimy, że kobiety w roli rodziców mają dużo trudniej po prostu i że te oczekiwania społeczne są dużo bardziej wyśrubowane dla nich. A to, co my możemy robić, to po prostu chyba dawać im ciągle znać, że my to doceniamy. I to jest fantastyczna robota, bo to jest powiedziane bez zadęcia, z dużą dozą poczucia humoru, tak po prostu normalnie z autopsji, z waszego życia. I to jest kolejna ważna sprawa, dzięki której warto sięgnąć po tę książkę. Ale przecież to nie jest książka tylko dla ojców, nie? Nie wiem, jak wy na to patrzycie. Znaczy w ogóle na poziomie redakcji, bo my na początku pisaliśmy do ojców, w sensie tak jeśli chodzi o bezpośredniego zwrotu do czytelnika. I w pewnym momencie też już tak naprawdę już jak ta książka właśnie była w redakcji, my podjęliśmy decyzję, że będziemy, mieliśmy parę takich problemów, parę takich przypadków, gdzie nam to nie grało.
zdecydowaliśmy, że piszemy do rodziców w ogóle i stąd doszło też sporo takich elementów, żeby rodzice sobie nawzajem pisali wiadomości i spostrzeżenia, dzielili się po prostu też swoimi problemami, niedociągnięciami, przeżyciami. I do tego ich zachęcamy. I jest na pewno ta książka pisana też dla ludzi bezdzietnych, żeby mogli się pośmiać ze swoich znajomych, którzy dzieci mają. Jest to niewątpliwie abstrakcyjne poczucie humoru, to wiemy po naszych znajomych, którzy czytali naszą książkę albo śledzą nasz profil. Bardzo ciekawą warstwę do tego robi autor rysunków, czyli Michał Rzecznik, który jest osobą właśnie bezdzietną i on przez swoją wyobraźnię, wrażliwość komentuje nasze, a czasami to nie są tylko jakieś dodatkowe rzeczy komentujące tę książkę, tylko sam też proponuje żarty i wrzutki na temat. On tłumaczył nam podczas wspólnego spektaklu, że on sobie przypomniał swoje dzieciństwo, więc to nie było tak, że to było tylko wymyślane. Na jakimś doświadczeniu było to oparte, ale no tak, no to jest dla tych wszystkich warstw, czyli nasza grupa docelowa jest bardzo szeroka, w sensie ojcowie, matki i ludzie bez dzieci, to jest jakby do tej grupy. Babcia, dziadek też, tak, sięgnął po tę książkę, a jeżeli chodzi o tych bezdzietnych, to jest taka strefa, która tutaj się pojawia w różnych miejscach, strefa dla bezdzietnych znajomych, zabawa taka, na przykład w 30 sekund wymień jak najwięcej rzeczy, które dziecko może sobie włożyć do nosa. Bardzo śmieszne. Ja mam wrażenie, ta część, te rozdziały, które są zabawami dla bezdzietnych znajomych, inspiracja była taka, kiedy ludzie, którzy mają nowe dziecko w domu, spotykają się ze swoimi bezdzietnymi znajomymi, jeszcze kiedy są w kontakcie, bo potem oczywiście te kontakty się w naturalny sposób urywają. Przez godziny jakby dostępności, prawda? To jest tak, że rodzice powyżej 19 są rzadko dostępni na mieście. Ale także dlatego, że kiedy się spotykają z tymi młodymi rodzicami, to oni właściwie potrafią rozmawiać tylko o dzieciach. W związku z tym ja to obserwuję z dwóch stron. To znaczy, kiedy nie miałem dzieci, to obserwowałem pewnie, że tak się dzieje. I kiedy miałem dziecko, obserwowałem też, że mam po prostu ochotę o tym opowiadać. I te gry i zabawy dla bezdzietnych znajomych są sposobem na to, żeby animować tę rozmowę w jakiś sposób. No tak, ale tych gier i zabaw jest więcej i masy jest też takich przykładów na to, jak wspólnie spędzić czas, i mnie rozśmieszyło bardzo takie zadanie. Dokładnie, według szablonu, wytnij pisankę. Zastanawiam się, czy to jest jakaś trauma z dzieciństwa też, przepraszam, wielkanocna? Tak, był taki żart, który działa z tekstem na poprzedniej stronie, bo na poprzedniej stronie zachęcamy dorosłych do napisania takich słów bezpieczeństwa, takich słów, żeby przypomnieli, kiedy im naprawdę ciężko, żeby spojrzeli na tą stronę i to zadanie po drugiej stronie, żeby wyciąć, to znaczy, że tych słów potem nie ma, w sensie, że ich nam tych najważniejszych momentach brakuje, więc to jest taka jeszcze gra wewnętrzna. Aczkolwiek tak, no wycinanki i w ogóle prace plastyczne, to dla mnie to nie była najłatwiejsza rzecz. Ja się z kolei spełniam w wycinankach. Nawet podczas pandemii, kiedy dzieci musiały sobie, tak, miały były przeładowane, powiedziałbym pewnie, pracami szkolnymi, zrobiłem jedną wycinankę z biedronek, z biedronki na takich liściach i wysłałem ją jako pracę dziecka. Do tego to jest uczciwe. Nie jest uczciwe, ale to były szczególne warunki. Jaką nie wkładę nikogo na ocenę, bo trzeba było to zrobić, więc. Mm-hmm. Chociaż spodziewałbym się, że dostałbym wysoką ocenę, bo było to fantastycznie zrobione. Jak wytłumaczyłeś to dziecku? Chyba robiliśmy to w nocy. Ponieważ my mieliśmy dostęp do tej listy zadań i po prostu nie obciążaliśmy jej tą świadomością. Czyli nie mówiłeś dziecku, ile mam pracy domowej i robiłeś to za nią. No i tam. Mamy gry, mamy zabawy, mamy wycinanki, mamy cytaty. Te cytaty są całkiem niezłe. Ja jeszcze dzisiaj kilka dorzucę od siebie. W każdym człowieku ukryte jest dziecko, które czeka, żeby się wydostać na zewnątrz. Ellen Ripley. Jak ostatnio, jakoś bardziej spektakularnie, to wasze wewnętrzne dziecko wydostało się na zewnątrz? Te wszystkie właśnie aktywności typu trampoliny na przykład, to jest taki moment, kiedy ja czuję, że moje wewnętrzne dziecko się wydostaje na zewnątrz. Taka nieskrępowana zabawa. Tutaj piszecie o urodzinach, że bardzo często urodziny tak wyglądają, że dzieciaki skaczą. I to znaczy, że ty wskakujesz razem z nimi? Nie, na urodzinach nie, bo to
Tak, obciach. Znaczy i dla mnie, po pierwsze, urodziny Kinderbala są okazją, żeby dziecko gdzieś zostawić i odebrać sobie 2 godziny. A po drugie, rzeczywiście to chyba byłby już na tym etapie naszych dzieci w wczesnej podstawówki, to już jest chyba obciach. Krzysztof, ty? Jeśli tak się uwolniłeś. Dzisiaj bawiłem się z moimi synami w polowanie na zombie i my polowaliśmy. I wchodziliśmy z rozświetlając mieczem świetlnym, który już dostałem kiedyś od Błażeja, który robił za latarkę, tylko taką pochodnię. I wchodziliśmy do ciemnej łazienki i tam szukaliśmy nieistniejących zombie. To był taki moment, w którym się zaangażowaliśmy właśnie. Ja na pewno wtedy byłem z nimi. Dodam może, że wydaje mi się, że też improwizacja, którą my robimy z Kancykiem, to jest bardzo uzewnętrznianie swojego wewnętrznego dziecka, bo zasada improwizacji jest taka, że powinniśmy reagować bardzo instynktownie, wyrzucając z siebie wszystkie hamulce, które nam kultura i nasze własne jakieś normy narzucają. Więc to, że my na scenie jesteśmy w stanie zareagować spontanicznie, bawić się w grupie, szukać gry w scenie i bardzo, bardzo dużo się śmiać, to na pewno sprawia, że z tym dzieckiem mamy więcej kontaktu. I to z dziećmi przedszkolnymi bardzo działa. Potem właśnie, jak już jest teraz gorzej, z dziećmi przedszkolnymi na pewno. Kiedyś odbierając mojego syna z przedszkola, dwie jego koleżanki czyhały na rodziców, żeby ich przestraszyć. No i czyhały tak, żeby było ich widać jakby przez cały czas. I jak ja podszedłem tam i one zrobiły butę, tak zrobiły tak przesadnie, tak teatralnie się przestraszyłem i one po prostu były zachwycone. Przez co? Przez następne 3 lata przedszkola, widząc mnie, za każdym razem próbowały mnie przestraszyć. Nie udając nawet już tym razem, że się chowają, po prostu krzyczały na mnie buł, więc tak. No tak, ale zobacz, jakie to jest świetne doświadczenie, żeby potem wykorzystać to właśnie w Kancyku. I ciekawa jestem bardzo, na ile wasze podejście do improwizacji i do tej roboty w Kancyku, bo w pewnym sensie to jest wasza praca, zabawa, ale też ciężka robota. W jakim stopniu to, że pojawiły się na świecie wasze dzieci, was wzbogaciło tutaj? Znaczy, które konkretne sytuacje byliście w stanie przenieść na scenę? Po tym, jak wasze dzieci przyszły na świat? Na poziomie takich prostych skojarzeń i czy referowania do życia, to my często zdarza nam się grać z naszymi kolegami w grupie, a my spośród stałej naszej siódemki koncertowej tylko my mamy dzieci. W związku z tym, kiedy zaczynamy grać sceny, które są z życia właśnie rodzica, to czujemy często, że nasi koledzy nie rozumieją, o czym my mówimy. Ale to jest tak, że częściej jesteśmy rodzicami w tych scenach niż dzieci. Zdecydowanie. Tak mi się wydaje. Ja nie wiem, czy ja bezpośrednio coś przenoszę, podświadomie na pewno tego typu rzeczy przechodzą, ale wydaje mi się, że to są takie rzeczy, które się gdzieś tam przepracowuje. W sensie nie chcę mówić, że na scenie dochodzi do jakiejś terapii i tego typu sytuacji, ale na pewno sytuacje konfliktów rodzinnych na pewno inaczej grałem, zanim miałem dzieci, niż teraz. To bez dwóch zdań. Ze wszystkich cytatów świata wybraliście kolejny. Nic mnie tak nie motywuje do kolejnych wielomiesięcznych wypraw jak moje dzieci. To można, Marek Kamiński. To można rozumieć dwojako, prawda? Tu musimy doprecyzować i pewnie dział prawny wydawnictwa by też życzył sobie tego, żebyśmy powiedzieli, że cytaty są zmyślone. Nie wiem oczywiście, co pana Marka Kamińskiego motywuje, ale spodziewałbym się, że ja sam byłem w takich momentach w moim ojcostwie, że wizja wielomiesięcznej eskapady samotności wydawała się bardzo kusząca. A mi to wyjście w piątek na klancy. W sensie to jest takie, no dzisiaj nie mogę, niestety, muszę wieczornie, nie będzie. I nikt nie zrozumie z tych osób, które nie mają dzieci. Bo ta osoba, która ma dzieci, wie, że do pracy niekiedy wychodzi się w nagrodę. Bo wcześniej to było za kary, nie? Przychodzi na świat dziecko i jest nagrodę. Cytat, który najlepiej wam wyszedł, w moim odczuciu, to jest ten. Powinienem był się zabezpieczyć. Ojciec Wirginiusz. Ja przy każdym cytacie was o coś pytam. Nie wiem, o co was to zapytać. Może wy wiecie? Ja mam jedno dziecko. Ty masz dwoje, więc jakoś chyba radzimy sobie. No dobrze, to w takim razie spuentujmy to wypowiedzią Kasi 5-letniej. Ja bardzo często na ten cytat się powołuję, bo to jest mój ukochany cytat, który pokazuje sposób myślenia dziecka.
I jest fenomenalny. Dziecko rodzi się dzięki uprzejmości taty. Kasia, lat 5. Tu miała pytanie, ile razy byliście, że tak powiem, uprzejmi, ale już wiadomo, tu byłeś dwa razy. Ty byłeś zaledwie raz. Ja odłącznie, bo dwa razy uważaj raz. Jesteś mało uprzejmy człowiekiem. No, to, tak by, dwa razy mniej to jest jakby... Mój kuzyn mówi, o, no dobra, zaryzykować? Zaryzykuję. Julek, lat 6. Mój kuzyn mówi, że jak mu z trzecią żoną nie wyjdzie, to zostanie biskupem. Ty macie jakiś plan B dla siebie? Ja po pierwsze trzeba mu powiedzieć, że ja nie wiem, czy tak działa. Jakby ja myślę, że jest 10 lat, jakby szczerze podejść do tego tematu, nie wiem, czy to jest najlepsza ucieczka, jakby w... Ale czemu nie? Może spróbować. Ja nie mam planu B, szczerze mówiąc, jestem w najlepszym momencie w swoim życiu teraz. I to jest bardzo fajne z dziećmi. W sensie, mimo wszystkich problemów, które są każdego dnia i one są na nowo, i one są przez cały czas i jeszcze nie wiem, co będzie jutro. Ale mimo wszystko jakoś to jest fajne. Ale bardzo Ci za tę szczerość dziękuję, bo tutaj jest tak dosyć zabawnie, chłopiec gdzieś usłyszał, powtórzył i dorośli się śmieją i kropka. A Ty do tego podchodzisz bardzo tak filozoficznie, bo w tej książce także często piszecie o tym, że z dziećmi trzeba na serio, że nie wolno ich oszukiwać. I jest tutaj taki fragment, kiedy jedziecie na odczulanie, czy na badanie, czy macie alergię, czy nie, który z Was ten numer wykonał, to było niezłe, dlatego że stwierdziłeś, że jeżeli Twoje dziecko tak bardzo się boi, to Ty doświadczysz tego na własnej skórze, potem dziecko się uspokoi. To opowiedz, co wykombinowałeś. To nie zadziałało. Absolutnie nie. Najprościej rzecz ujmując. Nie, jakby, znaczy, to jest prawda, bo jakby to jest gdzieś coś, czego ja staram się pilnować. Znaczy, mówić rzeczywiście dzieciom w miarę, co się może wydarzyć. I on po prostu się obawiał tego. I ja mu tłumaczyłem z jednej strony, że to jest okej, że się obawia. W sensie, że po prostu nie zna tego, więc jakby czemu miałby się tego nie obawiać. Strach właśnie w takich momentach się pojawia. A z drugiej strony chciałem właśnie pokazać, że są pewne rzeczy, w których i ten strach należy przełamywać też i też wiedzieć, z czym on się wiąże. I tutaj akurat było badanie, które po prostu jest potrzebne, więc to jest jakby taki moment, w którym po prostu musimy to przeżyć. No i rzeczywiście zdecydowałem się, że ja też zrobię sobie badanie na odczulanie. Trwało to półtorej godziny, w sensie nie wiem, normalnie trwa ten zabieg. Myślę, że pół. Siedział tak wtedy pod stołem, tak? Tak. Przerażony. Może nie przerażony, ale nie chciał sobie dać tego zrobić. Potem jakby ostatecznie dał sobie zrobić to badanie w ten sposób, że jakby ja siedziałem, kiedy jeszcze czekałem na wynik mojego testu, który jakby coraz bardziej zaczynały piec moje plecy, które... Były we wszystkich, bo jak się okazało, ja jestem na bardzo wiele rzeczy uczulony, jakby nawet nie zdawałem, na ile rzeczy byłem. Twoje dziecko tylko na jedną. Tak, ono, jak się okazało, no i on tak siedział mi na kolanach, przytulał się do mnie i on miał to robione, te nakłucia, oczywiście teatralnie, cały czas podskakując przy każdym nakłuciu. No i okazało się, że on jest uczulony tylko na owce. Czyli usunęliście z domu wszystkie owce. Wszystkie owce, nie ma żadnej owce, u nas jesteśmy terenem wolnym od owiec. Ja bym dodał do tego, co powiedziałeś o tym, że trzeba na serio, co oboje powiedzieliście, to też wydaje mi się, że warto przyznawać się, kiedy nie wiemy. I mówić czasem nie wiem, sprawdzę, albo nie wiem, dowiedzmy się razem. Bo wydaje mi się, że często rodzice powtarzają dzieciom cokolwiek, byle zamknąć temat. A wydaje mi się, że ponieważ my podchodzimy do naszych dzieci w miarę partnersko, oczywiście każdy szanując swoje miejsce i to, jakie mamy role jako rodzice, to jednak nie udawać, że jesteśmy mądrzejsi niż jesteśmy. I to mówienie nie wiem dla mnie jest bardzo wyzwalające. Znaczy, dla mnie to jest często ratunek, a także wydaje mi się jakaś tam nauka. A sprawdzasz potem? Jakby tak zupełnie szczerze. Tak mówisz nie wiem i jakby... Idziesz do książki, internetu. Czasem, i tak. Okay. Czasem. Nie zawsze. Tak na 10 razy. Ale to też chcę, żeby było jasne, że to jest okej, czegoś nie wiedzieć. Oczywiście, nie, ja się ale absolutnie z tym zgadzam. Co więcej, bardzo często nie wleczy. Ale tak jestem ciekawy, jak to jest potem znajdowanie. Bo u mnie na przykład nie jest najlepiej w znajdowaniu. Chciałbym lepiej potem tłumaczyć, ale prawda jest też taka, że dzieci chcą wiedzieć w tej sekundzie. One potem już zapominają. Tak, dokładnie. Właśnie. Ale wiecie, co, możemy pójść tak dalej, bo to nie wiem, to jest niezwykle istotne, bo po pierwsze uwalniające, po drugie młody człowiek nabiera zaufania paradoksalnie.
to nie jest tak, że dziecko ufa komuś, kto wie wszystko, tylko zaczyna być podejrzliwe. Ale jeżeli pójdziemy o krok dalej, to dotrzemy do słowa przepraszam. Dorośli rzadko przepraszają swoje dzieci, a to również buduje autorytet. I to też gdzieś wybrzmiało tutaj w którymś opowiadaniu z waszego życia, bo to z autopsji pisaliście te opowiadania. Także pamiętam, jak taki chłopiec mały przyszedł do mnie i powiedział, o autorytetach rozmawialiśmy, jest kryzys autorytetów, jest w ogóle problem z tym. I dla niego autorytetem był nauczyciel, który go przeprosił. To dziecko nawet już nie pamiętało, za co przeprosił ten człowiek, tego mniejszego człowieka. Ale do tego doszło i to dla dziecka jest bardzo, bardzo istotne. Jeśli mamy posłużyć się kolejnym cytatem dziecięcym, to taki skomplikowany cytat, ale pokazujący, w jaki sposób dziecko myśli. Rodzina nie może wyjmować dziecka z brzucha, bo dziecko nie jest jeszcze zaszczepione przeciwko rodzinie. Tak powiedziała 7-letnia Nela. Ja długo ten cytat nosiłam w sobie, zastanawiałam się, jakimi drogami te myśli chodzą w dziecięcej głowie. Ale jak to jest, że dziecko myśląc o szczepionce, myśli także, że no, rodzina nie jest zaszczepiona, tak? Czy dziecko nie jest zaszczepione? No to przecież jest w jakiejś kontrze do siebie. Jak wy to rozumiecie? Ja myślę, że ona jeszcze wierzy w medycynę i to dobrze. Że nie ma się dostępu do Facebooka, więc jakby to tyle wyciągam z tej wypowiedzi. Wydaje mi się, że w ogóle dzieci są bardzo wrażliwe na to, że one tłumaczą sobie świat na swój sposób, co tutaj widzimy, jest właśnie pokazuje jakieś ich też potrzeby wewnętrznego zrozumienia logiki, na przykład w jakiej rodzina działa, w sensie jak właśnie on może jakby funkcjonować albo nie, bo to gotowość na właśnie rodziny na dziecko albo dziecka na rodzinę jest właśnie moim zdaniem taką próbą zracjonalizowania sobie tego oczekiwania na brata, siostrę albo jak ten proces właśnie przebiega. Mi się wydaje, że to jest, to było chyba, to temu szukał tej interpretacji. I często tak zastanawiacie się nad tym, co dziecko miało na myśli? Bardzo często, bo moje dzieci mówią niewyraźnie. To jest kolejna pokusa, żeby nie prowadzić do logopedy, bo tak świetnie mówią. Pamiętam, jak mój synek miał chyba 6 lat i zamiast powiedzieć długopis, mówił dupocisk. I to jest strasznie kompromitujące, ale mi się tak bardzo to podobało, że pomyślałam, będzie czas na logopedę, będzie czas, to jest takie urocze, takie cudowne. Też zapisujecie te wasze słowa, słowa dziecka? Czy zdania dziecka? Ja nie zapisywałam. Wydawało mi się, że to jest tak śmieszne, że na pewno będę pamiętał na lata jeszcze. Ale teraz rzeczywiście to ucieka. Wiecie, dlaczego pytam? Bo tego tutaj nie ma. Bardzo mi tego zabrakło tutaj. Tych dziecięcych słów, tych spostrzeżeń i to nie jest jakiś zarzut, bo ta książka i tak broni się właściwie od początku do końca, bo jest zabawna, lekka, wspaniała i mądra. Natomiast dziecięce słowa to są takie perełki, kamienie milowe i też warto niekiedy poobracać i poprzyglądać się. Tu jest trochę cytatów z naszych dzieci, nie aż tyle, ile jest na naszym profilu facebookowym, ale bardziej te cytaty dotyczą ich postrzegania świata, zdziwienia, takiego czegoś, co nas bardzo zaskakuje w tym, jak one postrzegają, jak one rozumieją właśnie świat. To, że my nie zapisujemy takich, że nawet jeżeli gdzieś tam to pamiętamy albo próbowaliśmy zapamiętać, ja bym tylko zwrócił uwagę, to nie jest do końca odpowiedź na to pytanie, ale ja bym zwrócił na to uwagę, bo to chyba nie wybrzmiało, że my jednak dbamy o anonimowość naszych dzieci. W sensie, że one nie są tutaj wymienione z imienia, nie ma ich jakby, to nie są do końca, to jest oczywiście na podstawie naszego życia z nimi, ale to chyba nie jest coś, co one na przykład mogły nam wyciągnąć i powiedzieć właśnie, że... Nie są bohaterami tej książki na pewno i myślę, że ona też w dużej mierze jest dużo bardziej o dorosłych niż o dzieciach. Jak najbardziej, podejście dorosłych do dzieci. Pójdźmy dalej. Nie tylko to, że tu anonimowo podchodzicie do tematu, to jeszcze przepraszacie swoje dzieci za to wszystko, co tutaj napisaliście i prosicie o wybaczenie, bo macie świadomość, że za lat kilka dziecko sięgnie po tę książkę i z pełną świadomością właśnie tę książkę przeczyta. To jest szacunek, nie? Mój starszy syn już zaczął czytać i się czyta i jak ta książka przyszła z wydawnictwa, on wziął ją do ręki i zaczął czytać motto tej książki i to jest jednak książka dla dorosłych.
I ja mu od razu powiedziałem, to wiesz co, tak, tak jakby, czytaj to przy rysunkach. Czytaj te przy rysunkach. Ale tak. nie czytaj. Tak, nie, oczywiście, bo to jest tak, że my rozmawialiśmy z dziećmi na temat tej książki. Oczywiście to zrozumienie i świadomość tego, co tam jest, jaką one pełnią w tym rolę, na pewno przyjdzie później i nas czeka poważna rozmowa na ten temat, niewątpliwie. Ale tak, no to myślę, że to za jakiś czas. U mnie nie było takiego zainteresowania, jak przyszły te egzemplarze, to ja córka zobaczyła tylko to pudło, to było jakby leszone, bo ja oczywiście byłem bardzo podekscytowany. Tak powiedział, a to twoja książka. Okej. Okay. Rozczarowany? Nie, chyba. Ja się bardzo obawiam tej konfrontacji z tym tekstem, więc im dalej to odsuwamy od siebie, tym chyba lepiej. Słuchajcie, czy tata nie ma siły? Ta wasza książka, rodzicielstwo, bliskości z dystansem, to też jest fajne, bo ty bardzo często na ekstrema gracie, pisząc tę książkę. Czy ta książka jest waszym kolejnym dzieckiem? Można tak powiedzieć, choćby w cudzysłowie? Ona jest odreagowaniem naszych dzieci, więc jakby nie wiem, czy to jest kolejne dziecko. Jeżeli tak, to będzie to jest najbardziej straumatyzowane dziecko w historii. Jakby ta książka jest jakąś naturalną emanacją tej naszej współpracy pisanej, powiedzmy, bo zaczęliśmy od bloga, potem założyliśmy profil facebookowy, który właściwie teraz myślę, do czasu jak zaczęliśmy pisać książkę, był naszą główną taką osią działalności. Więc jakby ten cały projekt Tata nie ma siły w różnych jego przejawach, bo także zorganizowaliśmy na przykład na naszych zaprzyjaźnionych komediowych scenach turniej, który nazywał się Przygotowanie do życia w rodzinie, w którym bezdzietni komicy mierzyli się z różnymi konkurencjami, między innymi z tymi, które wrzuciliśmy do książki. Więc to jest nasze wspólne dziecko, myślę. I książka jest jednym z jego objawów. Ale myślicie, że jeżeli człowiek bezdzietny sięgnie po tę książkę, to nigdy nie będzie chciał mieć dzieci? Jest to możliwe. Tak, co jest ryzykiem, ale jednocześnie jest też plusem, wydaje mi się, bo ja głęboko wierzę w to, że jest super być jak najbardziej świadomym tego, co czeka rodzica i decydować się na świadome rodzicielstwo. Jeżeli się już zdecyduje ktokolwiek, i silnie po tę książkę, to będzie miał po kolei te wszystkie kroki. Jak wybrać dobrze przedszkole na przykład? Mnóstwo takich poradnikowych historii rzeczywiście, tak rzetelnie do tego podeszliście. Czy rzetelnie to? No to ja przeczytam na ile rzetelnie, dobrze? Bo to było tak. Wejdź więc do przedszkola. W losowo wybrany wtorek między 10 a 11 po śniadaniu. Kiedy dzieci powinny być najbardziej żwawe. Jeżeli udało wam się wejść do przedszkola w ciągu dnia, to najpewniej natychmiast powinniście to przedszkole odrzucić. Dlaczego? Wydaje się oczywiste. Oczywiste, jasna sprawa, ale już mniej oczywiste wydają się ślad krwi na ścianach. Jeżeli znajdziecie takie przedszkole, to nie jest dobry znak. No i w tym duchu właśnie rodzice komediowi. Tak, nas bardzo bawi to w samym rozdziale rada, żeby spróbować odebrać dowolne dziecko z przedszkola. Tak. To jest taki test. I na przykład ja mam teraz taką sytuację w szkole, która bardzo pilnowała do tej pory tego, kto odbiera dzieci, czy jest do tego upoważniony. Bo się te dzieci odbierały jakoś tam osobiście. Teraz jest domofon, ponieważ nie można wchodzić. Tylko się mówi, po które dziecko się przyszło i to dziecko schodzi z po jakimś czasie. Więc teoretycznie jest tu luka bezpieczeństwa. Ale wy bardzo ładnie podpowiadacie tutaj, no warto poprosić o Zuzię albo Antka, dlatego że statystycznie to jest najczęściej występujące imię w Polsce. Także poradnik spełnia swoją funkcję. Tak, miejmy nadzieję, że nic z tego nie skorzysta z tej porady, ale tak. To teraz otwieramy kolejną stronę i spróbujemy jeszcze z jakąś scenką. Ta pierwsza poszła tak świetnie, że nie wiem, czy naprawdę chcieli. Tutaj już nie. Rządzicie też, nie? Tak czy nie? Ja powiem może tak. Impro świetnie działa z publicznością, która jest rozgrzana, kiedy my jesteśmy rozgrzani, kiedy... I też jest najlepsza, ale zapraszam, pokażmy publiczność także Państwu. Dlaczego nie? Zapraszamy serdecznie. To jest nasza... A to prawda, że bez publiczności to jest zupełnie inna historia, prawda? Oraz my dlatego też nasze spektakle nie są transmitowane, nie nagrywane, bo... Cała istota improwizacji jest, że ona się dzieje tu i teraz, mamy bezpośredni kontakt z widzami
I wszystkie nasze próby takie robienia tego poprzez właśnie takie medium jak ekran. To nie. To nie jest. My wtedy czujemy, że nie dajemy z siebie tego, co moglibyśmy dać. Ale było dobrze. Mnie się bardzo podobała ta scenka. Natomiast stąd się tak rozchodziło. Natomiast jeśli nie w tym momencie, to na pewno będzie jeszcze okazja nie raz. My przejdźmy do prezentu, bo jeżeli takiego prezentu nie możemy dać publiczności, to spróbujmy z innym prezentem. Jakich prezentów nigdy, pod żadnym pozorem, nie wolno kupić dzieciom Błażeja, dzieciom Krzysztofa? Żywych prezentów? Czy? Żywych prezentów. Takich, które się trzeba karmić i wyprowadzać. Nie dlatego, że jesteśmy przeciwko zwierzętom, tylko dlatego, że po prostu jesteście za zwierzętami. Właśnie dlatego, że dbamy o dobrostan. Wydaje mi się, że to jest oczywiście prezenty, które są głośne, prezenty, które wymagają jakiegoś długoterminowego zaangażowania albo generują dodatkowe koszty. Jest cała lista takich wskazówek dla osób, które są zagubione w tym temacie. I znowu ta lista zaczyna, znaczy ta lista jest doprowadzona do absurdów i oczywiście zachęcamy, jeżeli osoby bliskie naszym dzieciom oglądają te transmisje, możecie im kupować prezenty, to nie jest tak, że skrytykujemy każdy z tych prezentów. Aczkolwiek zaczyna się rzeczywiście od zupełnie realnych problemów, które bardzo często przytrafiają się rodzicom, czyli na przykład, że fajny wujek albo fajna ciocia kupują. Ostatnio miałem taką sytuację na wakacjach, że moi synowie dostali takie duże plastikowe karabiny, które bardzo głośno strzelały. I tak, po pierwsze, w ogóle nie mamy za bardzo karabinów w domu, mamy różne bronie, które są, raczej jest to broń biała, akurat u nas w domu, ale to było bardzo głośne i to było takie, że no to nie może u nas zostać. Jakby dziękuję bardzo, jesteśmy wdzięczni za to, jest super, że teraz to mamy, ale no to nie zostanie z nami za długo albo nie będzie jakby, och nie, zepsuło się, ciekawe dlaczego, co się stało z tym krzemieniem, że on już nie daje iskier. Więc tak, są takie prezenty, które bywają, są fajne w założeniu, a potem są przekleństwem, przy czym, czy nie ma takiej zasady też z dorosłymi? Czy to nie jest tak, że dorosłym też często potrafimy kupić zupełnie nieprzydatne prezenty, więc ja się nie oburzam na te prezenty, tylko proszę o konsultację. Ułatwiacie tutaj rodzicom też sytuację, dlatego że oni być może nabiorą odwagi i pomyślą sobie, że my nie musimy znosić tego, no bo to też jest strasznie trudna sprawa. Jak dziecko potem dostaje trąbkę, na przykład trąbki 500 razy dziennie. Dziecku to jakoś nie przeszkadza, ale rodzicowi już niestety tak, sąsiadom także. Słuchajcie, jak na świat przyszły wasze dzieci, to łatwiej wam było się spotkać z tym małym chłopakiem w środku, którego macie w sobie albo nie macie? Ja mam tak, że do pewnego momentu wydawało mi się, że ja chcę w ogóle odtwarzać swoje dzieciństwo. W sensie, że mi było tak fajnie, jak byłem dzieckiem, moi rodzice byli super, robiliśmy dużo rzeczy razem, chciałem właśnie to trochę tak robić i okazało się to bardzo mylne, w sensie, że jakby nie da się o to, że to jest jednak ich dzieciństwo, a nie moje. Czy one w to po prostu nie weszły, tak? Czasami tak, a czasami po prostu okazało się, że ja to pewnie zapamiętałem dużo lepiej niż moi rodzice też, to dzieciństwo, więc wydaje mi się, że przez dzieci rzecz po prostu okazała się nierealistyczna. I wydaje mi się, że mimo, że ja jestem zaangażowanym ojcem, który właśnie zanim tutaj przyszedł, bawił się w polowanie na zombie, to jednak ja podtrzymuję to, że są te role, tak jak powiedział Błażej, i że my jednak jesteśmy tymi rodzicami i powinniśmy też pamiętać o obowiązkach, które z tego wynikają, o pewnej odpowiedzialności, pewnej wyobraźni i doświadczeniu, które mamy. Więc we mnie to dziecko, które bardzo chce się bawić z dziećmi w zombie, cały czas musi dyskutować z dorosłym u mnie wewnątrz, które mówi, zaraz komuś coś stanie, w sensie nie wchodź na to krzesło, totalnie nie powinieneś skakać. I tak, to się cały czas, ta walka trwa we mnie. Ja chyba mam o tyle łatwiej, że to moje, tamten chłopak, którym byłem, wcześniej moja mama opowiada taką anegdotę, kiedy odbierała mnie z przedszkola chyba i wszystkie dzieci szły po jakimś murku za rękę ze swoimi dziećmi, ja tak patrzyłem, zażenowany. Sobie całą drogą. Więc myślę, że ja już wtedy byłem tym rodzicem, którym teraz się stałem. Miałeś szczęśliwe dzieciństwo?
wydarzeniami, ale... No wiesz, bo jak miałeś taki rys osoby dorosłej, takiej bardzo obserwującej, oceniającej, no to właściwie byłeś małym starym trochę, tak? Chyba byłem, tak. Tak. I to jest starym, starym po prostu. Nie, ty jesteś wreszcie w swoim wieku, Błażej. Dorosły, tak. Dorosły do swojego wieku. To jest cudowne właśnie. Coś w tym jest, tak. Na pewno. Ale na pewno próbowałem wykrzesać z siebie taką dziecięcą spontaniczność w kontaktach z moim dzieckiem, kiedy ono się pojawiło, której chyba wcześniej rzeczywiście nie miałem. Właśnie to jesteście znowu na ekstremach obaj, bo ty próbowałeś wykrzesać spontaniczność, taką dziecięcość, pewnie beztroskę też, bo to z tym jest związane, a ty w tych zabawach bałeś się zapamiętania, bo starałeś się pamiętać, że jesteś dorosłym, jak przed chwilą powiedziałeś, takim kontrolującym jednak i takim, który daje dziecku poczucie bezpieczeństwa. I to świetny team, dlatego że te wszystkie cechy, prawda, razem... Tak, my się dobrze uzupełniamy. Sumowanie, no tak. Tylko nasze dzieci o tym nie wiedzą, bo my za mało czasu przebywamy razem ze swoimi dziećmi, w sensie... To prawda, ale my mamy bardzo dużo rzeczy, które nas różnią, w sensie ja nie wiem, czy to jest, bo jeśli chodzi o zasady, które panują w naszych domach, to one bardzo często są różne. Na przykład Błażej jest dużo bardziej postępowym rodzicem niż ja, na pewno. Czy to się przejawia? Ja to już wielokrotnie mówiłem, że na przykład Błażej najchętniej woziłby swoje dziecko wszędzie na rowerze, a ja jakby nie przekonałem się do tego sposobu lokomocji. Jest na przykład bardzo duża różnica w podejściu do słodyczy, które ja mam dosyć liberalne, pewno wynikające z wygody. To nie jest tak, że ja nie wiem, że cukier jest zły, tylko po prostu on działa. A bo ja sam je, tak? Dzieciom nie radzę. Dokładnie. Aha. Czego się od siebie uczycie nawzajem? Od lat rozmawiacie, przyjaźnicie się, blog, strona na Facebooku, książka, pewnie mnóstwo wspólnych rozmów. Czego najważniejszego? Tak, różne charakterologiczne postaci nauczyły się od siebie przez te lata. Dla mnie najważniejsze pewnie było to, że znalazłem w Krzysztofie taką osobę, której mogę wszystko powiedzieć. I te wszystkie rzeczy, które właśnie są trochę w tej książce potem, bo wcześniej czuliśmy, że nie mam takiego przyzwolenia na to, żeby mówić o tym, że jest nam tak ciężko w tej sytuacji czasem. A ponieważ byliśmy w swoim najbliższym kręgu towarzystwem jedynymi osobami, które miały dzieci, to naturalnie staliśmy się dla siebie jakimś rodzajem, nie wiem, powiernika i doradcy. I pewnie takich mądrych rad było dużo, ale ja też nie to, że ja się skarżyłem na coś, nie było też prośbą czy żądaniem porady, tylko samo to, że mogłem się z tym podzielić z Krzysztofem, było dla mnie dużą, dużą pomocą. Ale też po prostu obserwowanie go i tego, jak ja mam wspaniały kontakt ze swoimi synami, jest zawsze inspirujące. I właśnie wtedy ja sobie przypominam, że powinienem tę śrubę czasem luzować. I to samo, co powiedział Błażej. Ja myślę, że dla nas bardzo ważne jest chyba to, jeżeli istnieje jakieś przesłanie, które chcieliśmy rzeczywiście ludziom tą książką dać, to jest to, że nie musimy być doskonali, że chcemy być jak najlepsi i starać się należy i w ogóle bardzo dużo rzeczy na pewno nam się uda i na pewno wiele osiągniemy z naszymi dziećmi, ale nie ma szans, żebyśmy byli doskonali, żeby się nikomu nic nie stało i że zawsze będą guzy, że będą problemy i nikt od nas, łącznie z naszymi dziećmi, nie wymaga, żebyśmy byli doskonali. Najlepszy ojciec to jest niedoskonały. Tak, więc jeżeli... Bo doskonały nie istnieje po prostu. Tak, więc wydaje mi się, że to właśnie takie dopuszczenie tego, że chcemy jak najlepiej, a i tak właśnie coś nam nie wyszło, coś boiliśmy jakąś porażkę, która oczywiście nie jest wielką porażką, umówmy się też, że my jesteśmy bardzo uprzywilejowani w swojej sytuacji, w sensie wychowujemy nasze dzieci w pewnych związkach z partnerkami, z którymi się potrafimy na razie dobrze dogadywać.
w dużym mieście, które ma super ofertę dla dzieci, w sensie Warszawa dla dzieci jest kapitalnym miastem. My jeszcze do tego mamy, w ogóle pracujemy, mamy pieniądze, żeby z tego korzystać, więc to jest prawda, że my po prostu mamy bardzo dużo, wiemy o tym, że to taka jest nasza sytuacja, ale mimo wszystko potrafimy ze sobą także dopuszczać te rzeczy, że chcemy być jak najlepsi, chcemy te czasami niepowodzenia właśnie gdzieś skanalizować i to one nam dają ostatecznie siłę większą. Ale wiecie co, macie najpotężniejszego, najważniejszego, bez względu na to, jaką sytuację macie materialną, nie wiem, rodzinną, wdzięczność. Bo to nie jest takie oczywiste, że człowiek, który ma wiele, potrafi zauważyć, że ma wiele. I jeżeli wy jesteście wdzięczni, to też pewnie w takim duchu będą wychowywane wasze dzieci. Czego od tych waszych dzieci, znowu najważniejszego, nauczyliście się przez te lata? To trudne pytanie. Żeby tak wybrać jedno... Niekoniecznie. To, co przyjdzie wam do głowy. To, co jest dla was ważne, to, co was ukształtowało, bo to... Zazwyczaj tak z perspektywy osoby dorosłej to idzie w tą stronę, w tę stronę, prawda? Że ja dorosły i dziecko patrzy, uczy się, a przecież to działa w dwie strony. Są dwie żywe istoty i my często podświadomie bardzo dużo czerpiemy od tych dzieci, bardzo dużo się od nich uczymy. Czego wy się nauczyliście najważniejszego? Ja znam wszystkie postaci w Minecrafcie teraz. To jest jeszcze pół roku temu nie wiedziałem nic na temat tej gry. Chcesz powiedzieć coś poważnego? Czy bo ja mam jakieś... Jeszcze żartuj, a ja zapytam. Ja się nie wypowiedzi, tak? Dajesz polecę czas. Jest coś takiego, że na przykład samo to, co było zawarte w tym pytaniu, czyli właśnie to, że dzieci są osobnym podmiotem. To tam jest nauka jakaś i biorę ją jakoś uniwersalnie. W sensie ta komunikacja, która jest przecież trudna, no bo na przykład oznacza, że musimy dostosować jakoś narzędzia, których używamy właśnie do odbiorcy. To już była duża nauka i ja pamiętam, że też uświadomiłem sobie, że i to chyba jest jakaś nauka dla mnie w ogóle o ludziach, że dzieci nie są po to, żeby wypełniać na przykład moje oczekiwania albo to, co jakby wyobrażenia jakieś. I to było u mnie chyba tak, że ja jestem zapalonym piłkarzem, kibicem piłkarskim. Piłkarzem chciałbym być, nie jestem. I żadne z moich dzieci na razie nie podziela tej pasji zupełnie, w najmniejszym nawet stopniu. I to, na początku to było dla mnie takie, no i jakieś tam na pewno rozczarowanie, że nie byłem w stanie z nimi, że grałem z nimi w piłkę na pewno mniej razy niż zwalczałem zombie i mimo najszczerszych chęci. I ja to jakoś zaakceptowałem i zrozumiałem właśnie, że po prostu no, nasza relacja musi być oparta na czymś innym. I wydaje mi się, że tego się nauczyłem, że właśnie, że trzeba znaleźć z każdym płaszczyznę, która was połączy, to nawet to nie musi być koniecznie ta płaszczyzna, co ci się wydaje, że to będzie. Wiesz co, kiedyś ktoś bardzo mądry powiedział mi, że jeżeli chcesz stworzyć szczęśliwą rodzinę, gdzie każdy będzie autonomiczny, będzie miał prawo do tego, co mu ktoś gra, to stwórz dystans między sobą a dziećmi, tak jak stąd do Paryża, między sobą, z tobą a mężem, żoną, partnerem, partnerką, jak stąd do Nowego Jorku. Bo dystans to szacunek. I o tym szacunku, o tym dystansie, już począwszy od tytułu, w tej książce także jest bardzo dużo. Ale wracając do pytania, wracając do pytania o to, czego Boże nauczyło się najważniejszego od swojego dziecka. Ja myślę, że moja córka jest bardzo dobra w takim pielęgnowaniu tu i teraz. Znajdowania takich prostych przyjemności z takich najdrobniejszych rzeczy. Potrafi mnie zaskoczyć taką potrzebą na przykład nagłego przytulenia się albo zapatrzenia się w drzewo na spacerze. I no to są takie rzeczy, które mam oczywiście w takim codziennym, banalnie to teraz brzmi. Czuję się, jakbym mówił coś z jakiejś takiej kartki prezentowej. Ale to są, masz to tutaj na ale coś w tym jest, że rzeczywiście My mamy tak dużo spraw na głowie, związanych i z naszą pracą, i z naszą działalnością artystyczną, i jakąś taką organizacyjną. Nie wiem, ja byłem w trójce. W pewnym momencie było tak, że miałem trancyk, pisałem spektakl, miałem swoją pracę biurową, jestem w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej, w trójce klasowej w przedszkolu, i
piętrzyły się te rzeczy, jakby cały czas było coś do załatwienia. I uwielbiam te momenty, kiedy ona jest w momencie, jest w chwili. I właśnie na przykład chce się przytulić, albo chce po prostu poleżeć, nie chce nic robić ze mną konkretnego. Ja pytam, co robimy? A mówi, nie wiem, ale tak naprawdę nie zależy jej na tym, żeby robić coś. Ona już robi coś. Ale to jest najważniejsze sprawy świata. To wcale nie było banalne. Dlatego, że kiedy patrzysz w oczy dziecku, to dziecko daje ci całą swoją odwagę, uwagę, stuprocentową uwagę przez moment, ale ono jest właśnie tak jak mały mistrz zen. Nie ma tego, co wczoraj, nie ma tego, co będzie jutro, jest teraz. Dorosła osoba bardzo rzadko potrafi w taki sposób z uważnością taką niesamowitą spojrzeć ci w oczy. I ja z kolei mam taką refleksję bardzo gorzką, że dzieci mają to, co jest tak istotne, co potem jest tak pożądane w życiu i co potrafi życie uczynić szczęśliwym, ale cały system, oczy społeczeństwa, szkoła, no wszyscy powodują, że to dziecko tę uważność zatraca. I potem, jeżeli jest świadomym dorosłym, próbuje do tego wrócić, co jest bardzo, bardzo trudne. Więc jeżeli ty to zauważasz u swojego dziecka, to być może też masz potrzebę tego, żeby w taki sposób żyć i tak uważnie patrzeć w te oczy. Pewnie tak. Mm-hmm. No, to jest kolejny powód, żeby odinstalować Facebooka Błażej. Moim zdaniem to jest... Pracujemy nad tym, tak. Dzisiaj. No tak, bo zaczęło się od tego, że ja miałam te relacje u siebie na Facebooku udostępnić, a właśnie skasowałam w telefonie, tak żeby nie było pip, i żeby nie było rozpraszaczy. Bardzo proszę, kolejny ruch należy do kolegi. Jakby to, że udało mi się wydać książkę tylko dlatego, że mieliśmy fanpage, to prawda, to jest... Sprawia, że no, trochę... Nie czego się czyta. Nie wiem, czy to jest teraz, w tym momencie najlepszy moment. Chyba, że ty będziesz... Ja będę ci wysyłał listy, a ty będziesz to publikował może wtedy. Uzupełnijcie się znowu, tak? W tej książce bardzo dużo jest różnych testów. Ja sięgnęłabym do jednego z nich i przeprowadziłabym go na waszych organizmach. Tak? Aha. Jak najczęściej spędzasz czas z dziećmi? A. Jest tak wiele wspaniałych wspólnych aktywności, że trudno wymienić tę jedyną. Zawsze starasz się dostosować plany do tego, na co dzieci akurat mają ochotę. I nie narzucać im swoich preferencji. Ważne, żeby rozbudzać w nich wszechstronne zainteresowania. B. Rozkładacie się na trawniku przed waszą ulubioną palarnią kawy, a dzieci pomadują ci wąsy. C. Nie rozumiesz pytania. D. Celowo łamiesz nogę podczas wędrówki przez Bory Tucholskie, żeby dzieci mogły bawić się w usztywnianie jej przy użyciu gałęzi i witek wierzbowych. Uf, to koniec. A, B, C, D. Które wybieracie? Która odpowiedź jest waszą odpowiedzią? Jeśli miałbym zrezygnować z żartu, to chyba rzeczywiście ta wszechstronna, to B było, zdaje się, prawda? Trawnik, kawa, pomadowanie. To B. Nie, ja niestety nie masz wąsów. Nie mam wąsów, bardzo zawsze chciałem mieć, bo mnie zaraz, ale niestety się to nie udało. Więc A. Dobra. Ja też bym chciał, znaczy ta rozmowa wzbudza coraz więcej wyrzutów sumienia na mnie. Bo to jest tak, że bo do bardzo wielu rzeczy gdzieś tam aspirujemy, w sensie chcemy być lepszymi rodzicami. Ja po prostu orientuję się, jak wiele rzeczy jeszcze powinienem robić inaczej. I na pewno chciałbym, żeby to było A, ale pewnie jest to za mało A. Więc jest takie, chciałbym, żeby to było A. To jest taka była moja odpowiedź. Wiesz, co pomaga? Wspomniany zapał dziecka. Ponieważ kiedy zapisujesz sobie na jedno zajęcie, a po 2 tygodniach nie zrezygnuje, to jakby staje się bardzo wszechstronne, bo próbuje różne rzeczy. Okej, okay, ja to kupuję. To polecam. Ja to kupuję. Co w tej książce, którą napisaliście wspólnymi siłami? Tata nie ma siły, rodzicielstwo, bliskości z dystansem, pokażmy jeszcze raz, jest dla was, autorów, najważniejsze. Czego jesteście dumni? Co chcielibyście przekazać światu? Co jest właśnie takim kamieniem milowym między tymi stronami tutaj? Jak odsiejemy piasek, zostaje kamień. To jest wasz kamień, twój Błażej. No, dla mnie jednak, ja pozostaję tutaj twórcą komedii. Dla mnie najważniejsze jest, żeby... A dostajemy takie sygnały, co jest przemiłe, że nasi czytelnicy się śmieją, czytając tę książkę.
I ja nie wiem, czy mam tu na poziomie jakby treści coś, co jest dla mnie najważniejsze, czy któryś z tych rozdziałów, ale ja uważam, że śmiech jest super ważny w życiu. Mi bardzo pomaga i mam nadzieję, że on może pomóc niektórym naszym czytelnikom, którzy albo są sfrustrowani, bo to trochę z frustracji. W takim ciężkim momencie zrodził się ten pomysł, w którym już teraz ja osobiście nie jestem. Jestem w super momencie swojego ojcostwa, ale to jest sinusoida. A to za moment? Po prostu taki moment, kiedy było bardzo dużo nerwów związanych z pewnie z jakimiś skokami rozwojowymi, z jakimiś takimi problemami, dużym wychowaniem emocji w domu. Ale generowało dziecko, które, tak? Teoretycznie generowało dziecko, ale jakby przenosiło się na wszystko, na całą naszą rodzinę. I kiedy każde wyjście z domu rano było bardzo takie okupione bardzo dużym trudem, takim i logistycznym, i emocjonalnym. I wtedy, kiedy się z tego naśmiewałem trochę, czy naśmiewałem się najpierw między sobą, a potem z naszymi czytelnikami, to mi dawało spuszczało powietrze z tego balona, który się nadmuchał w ciągu dnia. Więc jeśli coś jest w tej książce najważniejsze, to ten śmiech i ma tu swoje ulubione teksty, które są po prostu bardzo moim zdaniem śmieszne. Jestem z nimi bardzo dumny z tego, co Krzysztof napisał i z tego, co napisał. A pamiętasz te teksty? Potrafisz tak z pamięci zacytować? Chociaż kiedy? Nie, z pamięci z pamięci. Jest też prawda jest taka, proszę Państwa, że myśmy pisali tę książkę z perspektywy rodziców przedszkolaków. I ona się też długo rodziła. Myśmy opisali po nocach po prostu i już nie do końca wiemy, nie pamiętam. Tak? A także wyrośliśmy trochę z części z tych problemów, ponieważ w międzyczasie nastała pandemia, premiera się przesunęła właściwie o rok. W związku z tym myśmy mieli drugą taki moment separacji z tym tekstem. I teraz do niego przy okazji premiery i promocji powracamy. Więc jak zupełnie go nie pamiętam na pamięć. Mieliśmy spektakle, na których czytaliśmy. Dzięki temu się śmiejemy z tych tekstów, tak zupełnie szczerze. Na świeżo, tak. Na świeżo się z nich śmiejemy. Ale ja uzupełnię, jeżeli mogę też odpowiedzieć na pytanie, to ja uzupełniam to, bo ta komedia właśnie na pewno podchwytuje, ale ja jeszcze dodał, z czego my się śmiejemy, bo my bardzo często śmiejemy się z absurdów, jakichś problemów, trudnych rzeczy, oczywiście też, ale my się też bardzo często śmiejemy ze stereotypów i takich postrzegania, jak na przykład to jest słowo postrzegane w kulturze. I jest takich parę tekstów, które temu poświęcamy i to po pierwsze mnie to bawi, a po drugie to jest jakieś spostrzeżenie, które autentycznie ma w sobie coś prawdziwego, w sensie jakie to były wzorce ojców, których z filmów, z bajek, z książek z naszego dzieciństwa, jacy byli wtedy ojcowie, no to jest na przykład dla mnie, jakby powrót do tego był dla mnie ciekawym spostrzeżeniem, jakie wzorce były nam pokazywane na przykład. Ale to jest bardzo konkretna wiedza. To jest bardzo konkretna wiedza i to sięgaliście do popkultury, sięgaliście do różnych wzorców na przestrzeni wieków, zdaje się nawet. Rzeczywiście warto zobaczyć, poznać. Pamiętacie, jacy ojcowie tam zagrali? Jakie typy ojców? Tak. Z przykładami oczywiście, bo to bardzo ciekawe. Naszym był ojciec kanapowy, czyli taki właśnie, który... Przykładem może być ojciec Mikołajka, który po prostu przychodzi do domu i siada zmęczony po dniu pracy i odzywa się do dziecka tylko w momencie, kiedy trzeba je zrugać albo upomnieć. Mogę się pochwalić teraz czymś? Bo pisaliśmy, oczywiście ten tekst powstał wcześniej i teraz, ja miałem dwa dni temu taką sytuację, kiedy czytaliśmy z moją córką Mikołajka właśnie. Był taki rozdział o tym, że Mikołaj przed dyktandem i chciał się bardzo pochwalić, że mu tak dobrze poszło i był najlepszy w klasie. Ale ojciec przyszedł zmęczony z pracy i usiadł na kanapie i nie chciał z nim rozmawiać. I moja córka przerwała to czytanie i powiedziała: całe szczęście, że taki nie jesteś. I ja miałem takie... Czyli nie ten. To się robi dobrze. Był jeszcze typ ojciec nieobecny, czyli... Na samochodzik, tak? Nie, to jest ojciec nieobecny, to jest na przykład Mufasa, czyli... albo każdy ojciec w filmu Disneya. W sensie to jest absolutnie każdy, czyli taki, który z jakichś powodów najczęściej niedobrowolnych nie jest obecny w wychowaniu dziecka i dziecko wyrasta w micie ojca.
Ten pan samochodnik to jest tytuł ojca zastępczego, czyli takiego trenera, opiekuna, który ma dzieci przez 2 tygodnie wakacji, jest taki w odróżnieniu od rodziców prawdziwych taki fajny, bo zabiera, ma różne przygody z tymi dziećmi. Co tam jeszcze było, jakie były? Słuchajcie, wcale nie tak łatwo jest. Wcale nie tak łatwo znaleźć, bo ta książka ma swój gabaryt. Ja byłem zaskoczony, że wyszło tego tak dużo. Dużo, naprawdę. Nie wiem, czy teraz zachęcimy, 221. Ale jest duży przedmiot. Tak, a jeszcze normalny ojciec, okej. Okay. To jest to była najtrudniejsza kategoria. Ojciec normalny, tak. To Buller gra tutaj, gra cała dziecięca. Ojciec normalny, znaleźliśmy tylko 2 przykłady. To zacytuj. Normalny ojciec. Ojciec Lisy z Bullerbyn, dr Benton Quest. Na koniec najtrudniejsza kategoria. Strasznie długo myśleliśmy nad reprezentantami i znaleźliśmy 2 i to mało znanych. Może wam pójdzie lepiej. Na pewno takich wzorców na pierwszy rzut oka najdrastyczniej nam brakowało. Tu przeczytaliśmy jedyny nieśmieszny opis z tych wszystkich czytelników. Ale to może być jakąś pojedynkę, ale trochę tego jest. My też poświęciliśmy jeden rozdział ojcowi, który uważamy jest niesłusznie potraktowany przez historię. Mianowicie jest to tata Kevina. Kevina samego w domu. Rozpływamy się na temat jego spokoju, jego opanowania, jego znakomitych umiejętności logistycznych także. Sprowadził całą rodzinę z Europy z powrotem do Chicago, prawda? A matka sama podróżowała na bardzo różne sposoby, więc... On przyszedł, właśnie przyjechał i 10 minut po niej? Po nim, tak. A czy o nim jest film? Nie. Film jest o jakimś gonieniu zupełnie niepotrzebnym w nerwach. Tak. Więc, ja już mówiłam coś o waszej uważności wcześniej, prawda? To coś a propos... wracając do tych zadań, quizów, to jest niezła historia. Jest też pewne bardzo ważne zadanie, które polega na tym, aby w 5 kółek wpisać słowa, które was uspokoją, kiedy dziecko naprawdę was denerwuje. Ta mama tego Kevina mogłaby wpisać, a pewnie obecny ojciec. Słowo numer 1. Takie, które cię uspokaja wtedy, kiedy dzieci naprawdę już tak dały czadu, że masz ochotę się wyprowadzić. No nie robiliście sobie tych zadań. To nie musi to być jedno słowo? 5. Masz 5. Ale to jest każde musi być pojedyncze słowa. Nie, myślę, że to mogło być słowa, co się... Zasady ustalacie wy. Tak. Myślę, że mnie uspokaja... Ja bym sobie napisał wyjdź do siebie. Po prostu jest taki fizyczny dystans z tego ognia, oka cyklonu zawsze pomaga. Pomaga mi nabrać perspektywy. Pomaga mi powiedzenie sobie, że to nie jest osobiste najczęściej. To znaczy, często awantury, które urządzają dzieci, nie są skierowane przeciwko nam. Sygnalizują coś innego. Niezadowolenie z czegoś, głód, zmęczenie, jakiś inny problem, który je dręczy. Myślę, że my jesteśmy najłatwiejszą ofiarą po prostu, albo jedyną w pobliżu, więc na nas się po prostu... Dlatego, żeby prezentów nie należy dawać, żeby ktoś pozostał. Właśnie. To ja powiedziałem, że 2 to może to jest 2 i 3 to piąte myślenie. Ja myślę, że u mnie to by było zachować spokój. W sensie to jest takie, że to jest... że to masz rozwiązać ten problem jakby w gruncie rzeczy. I nie jesteś sam. W sensie pamiętaj, że jakby są inne osoby, z którymi możesz, gdzie możesz szukać pomocy, tak mi się wydaje. A 5? Możesz iść do łazienki. Także łazienka w życiu każdego rodzica jest ważnym miejscem, bo tam jest zamek. Dzieci nie mają tam wstępu, kiedy ktoś jest w środku. To jest elementarne wychowanie, że nie można komuś przeszkadzać w łazience, więc... I tak robicie? Oj, moja częstotliwość bywania w łazience wzrosła wielokrotnie, odkąd mam dzieci. To... A zużycie wody nie wzrosło. Ale masz ten zameczek, tak? Tak. Zastanawiam się, kiedy moja córka się nauczy, bo ten zameczek jest, on ma taką... A moje już bardzo potrafią łatwo, bardzo łatwo je otworzyć tak naprawdę z zewnątrz. Nie, moje potrafią już otwierać, ale one szanują to, że jesteśmy, że to jest ta przestrzeń. Ale też wymagają i ode mnie, że ja też nie mogę wchodzić do toalety, jak oni są w środku. No jasne, jest to działa. Oczywiście. Chcę
każdym razem udaje wam się panować emocje? Czy macie takie sytuacje, że naprawdę ciężko byłoby o nich napisać w książce? No nie, nie. Nie. Ale nie co? Nie udaje co się. Nie? Wiem, że nam się nie udaje. Oczywiście mówię o sobie, ale mam bardzo dużo niefajnych znaczy nie też bez przesady, znaczy nie zainteresuję nic złego. Natomiast zdarza mi się krzyczeć, zdarza mi się trzasnąć drzwiami. Zdarza mi się po prostu zrobić rzeczy, z których jestem bardzo jest mi wstyd przed sobą, jest mi wstyd przed dzieckiem. A co robisz potem? Jak ci nerwy puściły, dobra, zrobiłeś co zrobiłeś, ale co robisz potem? No, obwinia się dziecko, prawda? Mówi się, że to ono było. Widzisz, do czego mnie doprowadziłaś? Tak, to jest ten naturalny mechanizm. Który... Nie, to bardzo zależy oczywiście i zależy, próbuję przeanalizować sytuację i czasem jest tak, że to jest po prostu jej wina. Ale jeśli czujesz, że przekroczyłem granicę, to jeśli zareagowałam niewłaściwie, wiem, że zareagowałam niewłaściwie, że zawsze właściwie jeśli zareagowałam za mocno, to przepraszam, nie mam problemu z tym, żeby przeprosić i powiedzieć, że powinienem był czegoś zrobić. Tak. A Krzysiu, a ty? Znaczy, moje problemy nie są aż... Znaczy, ja na pewno tracę nerwy, znaczy wchodzę w nerwy. Ja mam dwa poziomy, opowiem tak. Jeden poziom to jest właśnie taki, że kończy mi się ta cierpliwość, którą staram się naprawdę mieć do końca i to jak ja wtedy jestem taki bardzo rygorystyczny, w sensie mówię, już tyle razy mówiłem, jakby działamy, teraz to już działamy i to jest tak, że to działa na moje dzieci w ostateczności gdzieś tam na jakimś poziomie. Czy ja jestem też to co mówiłem się wcześniej o tym przepraszaniu, w sensie, że jeżeli ja źle zareaguję albo potem jakby jak ostygną emocje, to zrozumiem, co się wydarzyło, to staram się z dziećmi o tym porozmawiać, nie jakby obwiniając nikogoś, tylko po prostu wytłumaczyć sytuację, jak to wyglądało z mojej perspektywy, bo moim zdaniem to też jest ważne, żeby wiedzieć, jak to wygląda. I to, na przykład to bardzo pomaga, bo ta cierpliwość, która się oczywiście kończy, ona czasami pozwala, na przykład po post factum, jak do tego wracamy, na przykład wytłumaczyć, słuchaj, najważniejsze jest to, żebyście mówili, na przykład, bo moim zdaniem w rodzinach bardzo często brakuje takiej komunikacji, to jest strasznie trudne i mnie na pewno też nie jest z tym idealnie, ale samo to, że ja na przykład staram się powiedzieć mojemu synowi, że albo moim synom teraz już obydwaj doszli do takiego poziomu właśnie dyskusji ze mną, że na przykład, że oni coś chcieli zrobić, że dlaczego oni nie wykonują czegoś, co ja ich poprosiłem, bo chcieli coś zrobić, co było dla nich bardzo ważne w tym momencie, ale ponieważ mi nigdy o tym nie powiedzieli, to ja po prostu nie wiedziałem, po prostu myślałem, że oni się nie słuchają. I to jest bardzo trudno im wytłumaczyć, ale moim zdaniem to jest bardzo duża różnica, w sensie, żebyśmy chociaż ze sobą mówili, dlaczego to jest ważne, dlaczego coś robimy albo czegoś nie robimy. I to jest taki pierwszy poziom, czyli utraty kontroli złości, bo ja się złoszczę bardzo często, a druga rzecz, która jest trudniejsza, bo jestem z nią bardzo często sam, to jest obawa, w sensie, że ja się obawiam, że coś źle robię i obawiam się, że staję przed problemem, którego nie jestem w stanie na przykład rozwiązać sam. I to, co ja potrafię powiedzieć moim synom, co uważam, że jest ogólnie ważne, ale mi w ogóle nie wychodzi, to jest to, że jakby nie jest problemem wpaść w kłopoty, w tarapaty, tylko wyjść z nich. I czasami nie mamy tyle siły, umiejętności, wiedzy, żeby zrobić samemu, więc od tego są też inni w okolicy, dookoła i tak dalej. I ja na przykład kompletnie nie potrafię skorzystać z tej swojej własnej rady. W sensie bardzo się sobie z tym radzę, żeby to komunikować. Staram się o tym mówić, staram się mówić dzieciom, że nie mam siły. To jest coś, na co sobie pozwalam. Jak one reagują wtedy? Bardzo różnie. Miałem dwa takie przykłady. Jeden to był taki z wakacji, jak ja powiedziałem, jak dojechaliśmy gdzieś po wielu godzinach jazdy, ja powiedziałem, że już muszę odpocząć i oni mi powiedzieli, że chcieli wyciągnąć do zabawy. Ja powiedziałem, że jestem zmęczony i powiedzieli, nie ma problemu, będziemy się bawili w policjantów i złodziei, ty będziesz policjantem, który zasnął na straży, my w tym czasie uciekniemy z więzienia i dopiero wtedy będziesz nas gonił. A druga rzecz to była ostatnia, jak powiedziałem mojemu synowi, że jestem bardzo zmęczony i że on chce się ze mną bawić, a czy ja zapytałem, czy mogę się po prostu po niego położyć, a on będzie się bawił, powiedział tak, to dobrze i to było bardzo miłe. No ale zobacz, powiedziałeś o tym, że starasz się rozmawiać o wszystkim z tymi dziećmi, bo ich motywacje mogą być zupełnie inne niż twoje i wtedy dowiadujesz się, co w tych głowach było i możecie spokojnie zrozumieć to, co się dzieje. Ja pamiętam, jak w tym tygodniu, w czwartek, prowadziłam debatę bardzo ważną na targach międzynarodowych, międzykulturowych we Wrocławiu, w synagodze Popeł i Bocian. I tam to była ciężka rozmowa w sumie.
sumie, bo z jednej strony siedziały dzieci, z drugiej strony politycy. I na równi rozmawiali ze sobą, jak równo z równym. Rozmawialiśmy o rasizmie, ksenofobii, nierównościach społecznych, mowie nienawiści. I zapytałam te dzieci o to, czego wy od nas dorosłych oczekujecie w momencie, kiedy jesteście świadkiem albo kiedy jesteście, no niestety, osobą w taki sposób atakowaną. Jak my dorośli możemy wam pomóc? I jeden chłopiec się właściwie rozpłakał, miał łzy w oczach i powiedział, ja wtedy bym bardzo chciał, żeby ktoś dorosły mnie zrozumiał i przytulił. I to jest bardzo ważna sytuacja, bardzo mocna, ale dla dziecka prawie każda sytuacja jest ważna i mocna, bo dziecko tak bardzo odbiera ten świat tysiąc razy bardziej niż my dorośli, prawda? Stąd ta wrażliwość jest taka krucha i taka wielka i kiedy nie ma tego zrozumienia, to jest źle. I dlaczego to mówię? Bo w tej książce też bardzo dużo piszecie właśnie o tej ważności zrozumienia i o tym, żeby porozmawiać. No tak, bo nasze problemy generalnie są w miarę, one są dla nas ważne bez względu na w tym momencie, kiedy nam się przydarzają. W sensie, kiedy ostatnio miałem taką rozmowę z moim synem, który się mnie czasami pyta, czy jestem jakby smutny, czy zły i jakby co teraz odczuwam. No i ja mu mówię, że jestem trochę zdenerwowany, bo miałem tam trudną sytuację w pracy, a on mówi, no ale będzie tego przywyknąć, bo jesteś dorosły, masz dorosłe problemy. Ja mu pocieszył, ja powiedziałem dzięki, ale ja mu powiedziałem, że jakby to nie ma specjalnie znaczenia, bo po prostu każdy ma takie problemy, jakie ma w danym momencie i że te problemy jego są tak samo dla niego ważne i tak samo trudne, jak te dla mnie teraz, które mam jakby dorosłe i wydaje mi się, że to działa w każdym, w sensie to co powiedział ten, w sensie każdy z nas chce, żeby go przytulić i zrozumieć, okej? Okay? To o to mi chodzi. Tak. No i słuchajcie, zmieniliście się, jakbyście sięgnęli pamięcią do, ile my już rozmawiamy, 3 godziny? Już koniec. Jakbyście pokończyły. Jakbyście mieli sięgnąć pamięcią do tego Błażeja i do tego Krzysztofa, którzy nie mieli dzieci. I porównać sobie to z tymi facetami, którzy teraz już tak dużo wiedzą na temat dziecka. Albo nie wiedzą. Jeszcze nie wiedzą. Ale wiecie, że ci, którzy mówią, że nie wiem, to znaczy, że dużo wiedzą. Bo ci, którzy mówią wiem, to znaczy, że trzeba uważać. I tą wiedzą się dzielą w odważny sposób, bo tak jak powiedzieliśmy, nie stoi za wami psycholog, psychiatra, pedagog. Jeszcze. Tylko ze swojej takiej ojcowskiej drogi po prostu wyciągacie z pudełeczka, to wszystko ładujecie w tę książkę. I o co pytałam? Jak się zmieniliśmy chyba? Jakby sobie powiedzieli. Was sprzed lat i teraz właśnie. Na ile zmienia ojcostwo, mówiąc w skrócie, ale tak personalnie, ciebie i ciebie. Ciebie Błażej i ciebie Krzysztofie. Myślę, że zmienia o tyle, że nagle z dnia na dzień znajduje się ktoś zupełnie ważniejszy od siebie samego. Pojawiają się takie rzeczy, jak na przykład to, że ja nagle zacząłem się bać latać samolotem. I takie nieustające właściwie do końca, tak, nie chodzi już teraz o mnie. I taka nie zawsze towarzysząca mi gdzieś z tyłu głowy świadomość, że ktoś na mnie polega i że już nie jestem po prostu sam dla siebie. To chyba jest taka, znowu najbardziej wydaje mi się oczywista, ale taka prawda, którą ja zdecydowanie odczułem. No tak, ale jeśli ten ma dziecka, to nie wie, że może być ktoś ważniejszy od samego siebie. Ja też bym nie demonizował osób bezdzietnych, które być może są bardzo altruistycznie nastawione do życia i być może mają takie osoby, dla których które są ważniejsze od nich. Natomiast I też są rodzice, odpowiedzialność, jasne, są też rodzice, którzy tego Boże nie poczują. Ja też nie oceniam nikogo. Znaczy, wydaje mi się, ja mówię o swojej własnej perspektywie. Aha. I ją zawarliśmy w tej książce. A twoja perspektywa? U mnie przesunął się poziom odporności na obrzydliwe rzeczy. Bardzo wysoko. Tak, mam dużo większą teraz. To jest. Na przykład ostatnio jechaliśmy samochodem do Gdańska i nagle się okazało, że mój młodszy syn, który nigdy nie miał choroby lokomocyjnej, nagle jej dostał. I musieliśmy bardzo szybko znaleźć nowe zastosowanie dla kubków, które były jedyną rzeczą, którą można było kupić rozsądnego na stacji benzynowej, były kubki na piwo. Ciekawe, dlaczego kubki na piwo są można kupić na stacji benzynowej, ale jakby to okazało się, że one idealnie pasują w ogóle jako
takie, to nieważne. W każdym razie, tak, to mi się zmieniło. Dużo rzeczy zmieniam, ale to jest tak, że my mówimy tutaj głównie o trudnych rzeczach, ale Łażej w jednym z poprzednich rozmów, które odbywaliśmy, on powiedział, że to jest też niesamowita frajda, że jakby to jest też odpowiedzialność, ale też niesamowita frajda i przyjemność. I mi się wydaje, że to jest prawda, w sensie, że dowiadujemy się, że nie wiedzieliśmy nawet, ile radości sprawia nam to, że ktoś inny jest ważniejszy od nas, ale na przykład nie przyszło nam to, że to nie tylko jest odpowiedzialność i stres, ale to jest też na przykład super zachwyt z czyichś umiejętności na poziomie, którego naprawdę bezdzietni nie rozumieją. W sensie, że my naprawdę, jak chwalimy się tymi swoimi dziećmi, wiemy, że to jest absurdalne, że nasze dziecko nikogo nie zainteresuje, że ono zna wierszyk, prawda? Ale dla nas jest absolutnie fascynujące i wydaje mi się, że to jest szczere w tym. Ale wiecie co, to po prostu jest miłość do genów. My tak mówimy o takich wzniosłych uczuciach i o tym wszystkim. Czyli my kochamy siebie dzięki dzieciom. To jest miłość do genów. Miłość do dziecka to jest ponoć miłość do genów. Dlatego tak natura i atawizmy działają, żebyśmy w taki sposób funkcjonowali, muchali w to nasze rodzinne ognisko. Ale ja teraz trochę, jak gdyby, sprowadzam do parteru, nie to wszystko. Ale to jest jakiś aspekt, który może warto wziąć pod uwagę. Kiedy już człowiek tak naprawdę, znamy takich rodziców, prawda? Gdzie dziecko jest pępkiem świata i jest najlepsze, i najpiękniejsze, najważniejsze. Znamy wszyscy to z autopsji. Tylko, że każde dziecko takie jest. Totalnie tak, to prawda. To dziękuję za to wytłumaczenie, szczerze mówiąc, bo nie znałem go wcześniej, ale on bardzo pasuje. Ja się powołuję na badania naukowe i powiem, Boże, ja nie jestem taka mądra, po prostu powołuję się na badania naukowe. Bardzo mnie to zaskoczyło, ale wyjaśniło też parę spraw i ustawiło to wszystko w odpowiednich proporcjach. Ja ciekawa jestem, czy mamy jakieś pytania? Nie mamy w tej chwili pytań, czas się skończył. Dziękujemy. Publiczność zadowolona, dwie osoby uśmiechnięte, przynajmniej teraz jak na nie patrzę. Proszę Państwa, no to nie pozostaje nic innego, ponieważ ja się dzisiaj naprawdę szczerze i dobrze bawiłam i wczoraj także, bo wczoraj zaczęłam czytać tę książkę, to myślę, że z czystym sobie nie mogę polecić ją. Tata nie ma siły. A poza tym to jest bardzo sprytny tytuł, bo wiele osób się z nim utożsami. I być może także dlatego sięgnie po tę książkę. Ale nie tylko tata będzie sięgał, mam nadzieję. Także mamy, ciotki, wujkowie, babcie, dziadkowie, dzieciaki mi jeszcze poczekają, niech sobie trochę urosną. I tutaj można także poczytać sobie o Waszych prywatnych różnych doświadczeniach, których nie zdążyliśmy dotknąć, ale właśnie są zawarte w tej książce. Bardzo dziękuję. Błażej Starysza, Krzysztof Wiśniewski. Bardzo dziękuję. Dziękuję.